Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to elektroniczne przerzutki z Dalekiego Wschodu, dokładnie model EDS TX. Przerzutki, które już wcześniej mogliście zobaczyć u mnie na kanale, ale one były zamontowane bardzo w starym retro rowerze i było tylko tak, powiedzmy, to sprawdzone na sucho, nie podczas jazdy. Nie był to test długodystansowy i tak jak zobaczyliście na kanale, specjalnie kupiłem używany rower, aby móc te przerzutki tam zamontować. Ale wszystko się jakby troszeczkę pokomplikowało i tamten rower pociągnął na sprzedaż, a stwierdziłem, że zaryzykuję i zamontuję te przerzutki w moim ulubionym rowerze szosowym Pafaro Rival, który też został troszeczkę odmieniony i możecie pisać w komentarzach, co się zmieniło, oprócz tego, że obecnie testuję kółka Kadexa, które kosztują niemało pieniędzy. Bo na Instagramie i Strawie póki co nikt nie zauważył za bardzo zmian, ale zmiany w tym rowerze zaszły i nie tylko, chodzi tutaj o przerzutki. Przyznam się szczerze, że trochę bałem się zamontować te przerzutki w swoim jakby takim docelowym rowerze, ale zobaczyłem, że jest coraz więcej jakichś tam opinii, recenzji. Podpytałem się też parę osób, które już korzystają w Polsce z tego, jakim to się sprawdza. I co do samych przerzutek, co do działania, jakoś nie miałem jakichś większych obaw, ale bardzo mnie zastanawiało działanie hamulców, bo hamulce na pierwszy rzut oka nie wydają się jakoś super efektywne, ale zaryzykowałem i powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i grupa mechaniczna 105, że tak powiem, leci też na sprzedaż, a chyba myślę, że będę dłużej jeździł na tym zestawie. Jeszcze dodam, że ten materiał oznaczam jako sponsorowany, bo ten zestaw dostałem za darmo do testów, a dzięki temu możecie Wy skorzystać z dodatkowego kodu rabatowego do wykorzystania bezpośrednio na stronie producenta Wheeltop, gdzie link zamieszczam w przypiętym komentarzu. Oczywiście nikogo do tego nie zmuszam, to musi być własna dobra wola, to pewnie, że Wy tego chcecie, a ja się Wam postaram pomóc, czy Wheeltop EDS TX to faktycznie dobry wybór. Dobra, teraz tak, dla przypomnienia, kto nie oglądał pierwszego filmu odnośnie tego zestawu, to Wheeltop EDS TX to jest grupa uniwersalna, gdzie możecie zamontować tą grupę do nawet 7-rzędowej kasety, do nawet 13 rzędów, więc to Wy decydujecie, co chcecie mieć zamontowane. Czy to ma być jakaś stara retro grupa z nowym elektronicznym rozwiązaniem, czy ma być coś już to bardziej współczesnego. Tutaj mam jeszcze na przykład kasetę 11-rzędową, którą miałem właśnie od 105, ale nie ma problemu, żebym na przykład w każdej chwili dokupił sobie łańcuch i kasetę, na przykład miał 12 rzędów. Jeżeli Shimano wymyśli 13 rzędów, to na przykład też będę musiał wrzucić 13 rzędów. Pewnie już trochę będę musiał wtedy pokombinować z mechanizmem korbowym, czego bym raczej nie chciał, bo od dłuższego czasu korzystam z obustronnego Inpika i jeździ mi się na tym bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rozwiązania, są to troszeczkę jakby tak powiedzmy zaciągnięte trochę z Shimano, trochę ze SRAMa. Łączna liczba przycisków tutaj jest 3, czyli 2 po prawej stronie, gdzie jest wstępnie odpowiedzialny za tył i tylko jeden przycisk, który jest odpowiedzialny wstępnie za przednią przerzutkę. Powiem szczerze, że ja sobie to bardzo szybko, że tak powiem, zmieniłem, bo ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że jestem bardziej zwolennikiem SRAMa i zrobiłem tak jak w SRAMie, że na przykład tutaj sobie zrzucam, żeby mieć na przykład ciężej, a tu sobie podciągam, żeby mieć lżej. Jest to bardzo fajne, intuicyjne rozwiązanie, a tutaj ten przycisk pozostawiłem na przednią przerzutkę. Jeżeli chodzi o samo działanie, to jest dla mnie ono wystarczające, tym bardziej biorąc na poprawkę cenową, gdzie można kupić to około 3000. Na pewno dużo, dużo taniej niż inne propozycje od znanych marek. Pewnie nie jedne osoby przyczepią się do działania przedniej przerzutki, że jest ona wolna.
Mi to osobiście nie przeszkadza, bo ja na przykład nie mieszkam w górach i tej przedniej przerzutki prawie w ogóle nie używam, co będziecie mogli sobie na przykład za chwilę też zobaczyć na porównaniu baterii, jakiej udało mi się zużyć teraz przez okres około 3 tygodni. Nie jeździłem codziennie szosą, ale starałem się jeździć jak najwięcej. Nawet byłem ostatnio na ustawce szosowej, gdzie wiadomo, tam ustawki szosowe są już troszeczkę takim w formie wyścigu, więc była jakby symulacja działania troszeczkę pod jakimś tam większym obciążeniem, jeżeli chodzi o te działanie. Bo co innego trening, co innego powiedzmy zawody, co innego też na pewno jazda w górach. Jeżeli chodzi też o zmianę konfiguracji przycisków, to zrobiłem też dlatego, że chciałem, aby lewa i prawa klamka manetka, jakby bateria zużywała się równomiernie, żeby nie było tak, że tylko prawą stroną operuję, która jest odpowiedzialna za tył, a praktycznie lewej strony nie używam wcale, tylko stwierdziłem, że jednak to będzie troszeczkę lepsze, no bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kształty, no to ta grupa jest na pewno zgrabna. Nie jest ona tutaj, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zbiorniczka, jeżeli chodzi o hydraulikę. Sam tutaj ten korpus jest wykonany z karbonu. Przyciski oczywiście z kompozytu, czyli tak zwanego plastiku. Bardzo ładnie są spasowane gumy, czyli to też jest coś pośredniego między Shimano a SRAM-em, bo te gumy nie są jakieś duże, nie są jakieś mega ergonomiczne i na początku musiał minąć około tydzień, żeby musiał do nich przyzwyczaić, bo mam troszeczkę większe dłonie i na początku było mi dziwnie, ale już się przyzwyczaiłem, naprawdę jest ok. Guma jest jakby można powiedzieć troszeczkę taka sztuczna, nie jest taka przyjemna jak na przykład w Shimano, ale jest w przeciwieństwie do SRAM-a bardzo dobrze spasowana i tutaj nic się gdzieś tam nie podwija, nie ten. Będzie to wytrzymałe rozwiązanie. Nie jest mega miłe w dotyku, więc ktoś, kto jeździ bez rękawiczek, może mieć troszeczkę jakby dziwnie. Wiem, że takich osób jest mało, ale ja na przykład jeżdżę głównie bez rękawiczek, ale się da i nie ma z tego najmniejszego problemu. Przez to, że to ładnie wygląda, że nie ma tego dużego zbiorniczka, jest też ewentualne delikatne ryzyko, że może dojść do jakiegoś tutaj upadku na dziurach. Tak, no bo jednak ładnie to wygląda, ale no jeżeli chodzi o ergonomię, jeżeli chodzi o praktykę, no to już wtedy tak średnio. No ale wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. Jeżeli jest większe, no to wtedy znowu już brzydko wygląda. No chyba logiczne. Jeżeli chodzi już o same przerzutki, to też tak samo jak w SRAM-ie są one kompletnie bezprzewodowe. Nie ma tutaj żadnego dodatkowego kabelka, więc to też jest jakby troszeczkę zaciągnięte ze SRAM-a. Minusem w przeciwieństwie do SRAM-a to jest to, że baterie nie są szybko wyjmowalne. O, to jest minus. Aczkolwiek na pewno są. Da się je wymienić, bo tam widać, że są śrubki, które można odkręcić i na pewno tą baterię z czasem można wymienić. Więc dla tych osób, co będą się martwiły, że bateria się zużyje i trzeba będzie ją później wyrzucić, to raczej nie będzie z tym problemu, bo będzie można sobie to wymienić na nowe. Działanie tylnej przerzutki jest naprawdę przyzwoite. Jest ciche jak w Shimano, a jest jakby płynne jak w SRAM-ie, czyli też te dwie grupy jakby zostały połączone w jedno. Bo tak jak niektórzy mi piszą, że w Shimano jest o wiele lepsza kultura pracy niż w SRAM-ie, no to już niektórzy twierdzą, że SRAM no okej, jest toporniejszy, ale działa dużo lepiej, szybciej, nie ma z tym żadnego problemu. Tak tutaj też właśnie nie ma żadnego problemu, działa to szybko, cicho, bezproblemowo, tylko trzeba dobrze ustawić. I to chyba jest jedyny największy minus, jeżeli chodzi o EDS-a TX-a, że nie ma jakby takich standardowych konfiguracji. Automatycznie ustawią te przerzutki. Te przerzutki ustawia się manualnie, czyli ręcznie. Czyli nie dość, że najpierw musimy sobie to poustawiać dobrze mechanicznie. Czyli tak samo jak w rozwiązaniach mechanicznych mamy tutaj śrubki odpowiadające o odchył górnej i dolnej części. Mamy tu oczywiście odchył przód-tył i to samo jest tutaj przy przerzutce przedniej, czyli też mamy śrubkę, która reguluje nam
jakby tutaj powiedzieć, offset. I to jest taka, można powiedzieć, podstawa. Od tego trzeba zacząć, że to musi być dobrze wyregulowane. Bo powiem Wam szczerze, że jeżeli tego nie zrobić odpowiednio, no to później konfiguracja elektroniczna może być ciężka. Więc trochę kombinacji z tym jest. Więc nawet jak nie jesteście mechanikami, to na początku jest ciężko. Myślę, że za pierwszym razem będzie to jakby takie problematyczne. Później, jeżeli będzie ktoś chciał sobie to przełożyć i skonfigurować na nowo, to raczej już nie będzie większego problemu. Mi sama konfiguracja zajęła około pół godziny. Oczywiście mamy do ściągnięcia odpowiednią aplikację, gdzie tam wchodzimy, wybieramy ile mamy trybów z tyłu. Każdy tryb odpowiednio sobie tam konfigurujemy, że powiedzmy mamy poziom 0, później drugi bieg, żeby był, nie wiem, tam na poziomie 200-250 i tak sobie tak zmieniamy. Ja jak standardowo wybrałem jakąś tam opcję 11 rzędów, no to jednak musiałem wszystko sobie troszeczkę jeszcze przesuwać jakby powiedzmy do góry. Ale powiem szczerze, że jak już to się ustawi, to naprawdę działa to przyzwoicie. Co jestem bardzo mega zaskoczony, bo nie sądziłem, że tak to będzie się odbywać. Dzięki aplikacji oczywiście możemy ściągać aktualizacje do tych przerzutek. Mam nadzieję, że to nie będzie jak z licznikami, że coś poprawią, coś popsują. Generalnie to działa, więc nie wiem, czy jest sens coś poprawiać. Jeżeli chodzi o elektronikę, to oczywiście możemy sobie to skonfigurować z licznikiem, tak jak na przykład tutaj mam Karu Hammerheada, który na pewno jest wspierany przez SRAM-a, no bo ci co dobrze wiedzą, to Hammerhead i SRAM to można powiedzieć, że trochę jedność. A właśnie, wznowienie. Patrzcie, bo teraz na przykład naciskam i to nie działa. I wznowienie polega na tym, że po prostu musimy ruszyć rowerem. Jak ruszymy rowerem, to z powrotem to już nam działa. Słyszycie? Dobra, sobie dam z powrotem. O, i tak to też pokazuję teraz już na liczniku, że jest połączone i przednia jest prawie w ogóle nie rozładowana, mimo że było naładowane gdzieś 3 tygodnie wcześniej, a tył już mam na połowę, więc domyślam się, że użytkując to, nie wiem, 10-12 godzin w tygodniu, no to raz na miesiąc będę musiał podładować tylnią przerzutkę, aby no nie było akcji, że mi się rozładuje i nie będę mógł dalej jechać. Nie wiem, czy są jakieś tryby eko, czy nie. Do tego jeszcze nie doszedłem i jak widzicie, musiałbym ten film pewnie nagrać może za miesiąc, aby móc sprawdzić, jak to działa w trybie rozładowania. No ale lepiej zawsze wcześniej sobie już to podładować. Na pewno na pewno połączając to z licznikami będziecie już mieli informację od samego licznika, że już jest krytyczny stan baterii i wypadałoby naładować. To teraz przejdźmy do hamulców. Hamulce są ładne. Są zgrabne, są dodatkowo jakby takie podziurkowane, czyli można pomyśleć, że są specjalnie wycieniowane i powiem szczerze, że właśnie wraz z tym małym zbiorniczkiem miałem obawy, że hamowanie będzie na jakimś średnim poziomie. A wcale nie, bo niczym nie odstaje od Shimano i SRAM-a. Bardzo ładnie hamuje. Jest dosyć dużo przestrzeni, jeżeli chodzi o tłoczki i nie ma problemu, aby to dobrze wyregulować, bo czasami, wiecie, na przykład w SRAM-ie było trochę mniej miejsca w starszych rozwiązaniach i czasami, żeby to wyregulować, było problematyczne. A tutaj w Wheeltopie jest naprawdę spoko. Nie sądziłem, że zaskoczy się tak pozytywnie. Więc tak jak powiedziałem na początku, sam osobiście miałem ogromne obawy, jeżeli chodzi o te rozwiązania, ale powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o działanie przerzutek, jeżeli chodzi o działanie hamulców, więc mogę jakby śmiało polecić, jeżeli ktoś się zastanawia nad takim tańszym rozwiązaniem i uważam, że Shimano i SRAM w przyszłości, może nie wiem, czy niedalekiej, czy trochę dalszej, będą miały spore problemy, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. Prędzej któraś z marek w końcu się przebije ze swoją elektroniką. Na razie teraz to będzie walka, myślę, między, nie wiem, Wheeltopem L2 i co tam jeszcze było takiego? Microshift i coś jeszcze? Raz nie pamiętam tej ostatniej marki, która też ostatnio tak próbuje się wbić na rynek. Microshift już ma jakby trochę otwartą rękę, bo już była montowana w rowerach znanych marek i to nie tylko w Crossie, ale też, nie wiem,
w specach i giantach, chyba Cannondale'ach, więc oni mają szlaki przetarte, choć nie pamiętam, czy oni posiadają już rozwiązanie elektroniczne, ale chyba jeszcze nie. L2 też już było montowane w na przykład rowerach Crossa i powiem szczerze, że miałem okazję parę razy tam na serwisie zobaczyć grupę, która jest podobna do Campagnolo, takie można być chińska kampa. I też działa to przyzwoicie. Nie, sam jestem w szoku, że to mówię. No więc Wheeltop nie będzie miał tak łatwo, żeby się wbić do jakiegoś producenta i żeby to było montowane. Ale myślę, że inne marki mogą prędzej czy później to zrobić. Mówię, to jest pewnie tylko kwestia czasu, kto i kiedy. Na pewno jest to fajne rozwiązanie dla zwolenników MyFriendów. Dla tych, co lubią jakieś tańsze rozwiązania, nie lubią przepłacać za markę. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Postaram się na każde dobrze odpowiedzieć. Myślę, że temat wyczerpałem wystarczająco. Więc jedynie na szybko podsumowując plusy, no to na pewno cena, jeżeli chodzi o taki zestaw. Plus to, że działa to dobrze, że to hamuje, że póki co nie jest problematyczne, nawet na jakichś nierównościach, dziurach działa to naprawdę dobrze. Minus troszeczkę za konfigurację i minus, jak dla mnie, no trochę te gumy. Gumy mogły być troszeczkę lepsze jakościowo, ale za to plus, że one się jakby tam tak nie marszczą. Więc tyle. No co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.